Czy 20-minutowy odcinek może poświęcać baczną uwagę retrospekcjom, nie pomijając przy tym wydarzeń teraźniejszych? Czy można robić to lepiej niż na poziomie bardzo dobrym? 10 epizod The Final Season pokazał, że jak najbardziej. Nim przejdziemy do omawiania jednego z ciekawszych odcinków 4. sezonu, tradycyjnie przypominam o spoilerach. Zaczynajmy. Początkowe minuty przenoszą nas o 2 lata w przeszłość. Wówczas wyspę Paradis odwiedził ich pierwszy sprzymierzeniec, czyli Kiyomi Azumabito z kraju Hizuru. Jak zapewne pamiętacie, pani Kiyomi pojawiła się już w 5. odcinku. To właśnie ona odbyła rozmowę z Willim przed jego pamiętnym wystąpieniem, po czym szybko opuściła plac. Zachowanie kobiety mogło świadczyć o współpracy z Paradis, co rzeczywiście miało miejsce. Po przybyciu na wyspę Azumabito spytała Ackerman, czy widziała kiedyś rodzinny herb przedstawiający 3 miecze. Okazało się, iż mama Mikasy ozdobiła nadgarstek córki identycznym symbolem tuż przed swoją śmiercią. Zaskoczona, ale niezwykle wzruszona pani Azumabito wyjaśniła pochodzenie owego znaku. Otóż przed 100 laty rodzina Fritzów nawiązała bliską relację z państwem Hizuru. Dzięki temu przyszły władca wschodniego kraju był częstym gościem na wyspie Paradis. Po zakończeniu Wielkiej Wojny Tytanów następca tronu zostawił na wyspie swoje dziecko. Potomkiem tego dziecka jest właśnie Mikasa. To szalenie intrygująca i ważna informacja. Pewnego sensu nabiera wówczas fakt, iż Rejsowie nie byli w stanie wymazać wspomnień Ackermanom oraz pewnemu rodowi ze wschodu, czyli Hizuru. Mogę się mylić, ale likwidacja wspomnień zdaje się być skuteczna tylko wobec rdzennych Erdian, którymi Hizuru siłą rzeczy nie są. Jeśli moje przypuszczenia są właściwe, to jak wytłumaczyć odporność Ackermanów? W ich żyłach też płynie inna krew? Dajcie znać, co sądzicie o tej teorii i czy waszym zdaniem może być ona słuszna. Pani Kiyomi przedstawiła również 3 założenia planu Zika, mające zapewnić bezpieczeństwo Paradis. Po pierwsze, Erdianie muszą zademonstrować potęgę tytanów tkwiących w murach. Po drugie, Azumabito ma zaopatrywać Paradis w broń. Po trzecie, historia musi przejąć moc tytana zwierzęcego i przez kolejnych 13 lat swego życia spłodzić jak najwięcej dzieci, by cykl mógł trwać dalej. Takie rozwiązanie brzmi przerażająco. Porzucenie mocy tytanów zdaje się być bowiem niemożliwe. Gdy Krista dzielnie wyraża zgodę na przejęcie zwierzęcego, do głosu dochodzi Eren. Chłopak dobitnie skrytykował plan Zika oraz nie poparł poświęcenia historii, mając w trosce jej bezpieczeństwo. Emocjonalne wystąpienie Jaegera przypomniało mi o dawnym Erenie. Chłopaku, który ponad wszystko przedkładał życie swoich przyjaciół. Od jakiegoś czasu nurtowało mnie, czy Jaega opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu i wygląda na to, iż tak właśnie było. Pytanie, co skłoniło go do podjęcia odmiennej decyzji? Przemowa Erena zyskuje dodatkowy wydźwięk w zestawieniu z kolejną sceną. Do uwięzionego, obnażonego Jaegera przychodzi Hanji. Kobieta próbuje zrozumieć, dlaczego chłopak podjął działania na własną rękę. Eren nie udziela jednak odpowiedzi. Przypomina tylko, iż dzięki mocy obuchowego może opuścić więzienie bez żadnego problemu. W przypływie złości Jaega chwycił nawet swego dowódcę i niemalże przemienił w tytana, dając do zrozumienia, iż nie żartuje. Ucieczka Erena jest chyba zatem nieunikniona. Przekonanie o słuszności swego planu oraz determinacja nie pozwolą chłopakowi zboczyć z obranej ścieżki. Gdyby tylko pozwolił się zrozumieć. Epizod 10 nie zwalnia swych obrotów nawet na sekundę. Po chwili oglądamy najbardziej szokujący fragment całego odcinka. Okazało się, że historia jest w ciąży i to już całkiem zaawansowanej.
Takie rozwiązanie skutecznie blokuje plan Zeke'a. Krista nie może przejąć mocy Tytana, spodziewając się dziecka. Według zwierzchników żandarmerii pomysł z zajściem w ciążę podsunęła królowej Yelena, chociaż nie wykluczam jeszcze innego kandydata. Czyżby ktoś postanowił zatem sabotować plan Zeke'a, a może jest mu to nawet na rękę? Zwierzęcy jest kuty na cztery nogi, więc nie można pominąć żadnej opcji. Kolejna retrospekcja udowadnia natomiast, iż Erdianie stale muszą walczyć z przeciwnościami losu. Pani Azumabito nie zdołała nakłonić bowiem innych państw do handlu z Paradis. Kraje nie chciały nawiązywać kontaktu z ludźmi, o których słyszeli wyłącznie negatywne rzeczy. Eren i spółka zaczęli zatem pojmować, iż pokojowe rozwiązanie konfliktu nie wchodzi raczej w grę, zaś plan Zeke'a jest chyba jedynym rozwiązaniem gwarantującym przeżycie. Wcześniej zwiadowcy zapragnęli przedostać się do Mare i nawiązać dialog ze swoimi przeciwnikami. Jestem ciekaw, czy w ogóle do tego doszło. Każdy wybitny odcinek musi posiadać wartościowe, wzruszające, pięknie zrealizowane, a czasami zabawne sceny. Atak Tytanów postanowił się nie cackać i zawrzeć wszystkie cztery elementy w jednym fragmencie. Mam na myśli wyznanie Jaegera. Eren przypomniał Mikasie, Żanowi, Koniemu, Saszy oraz Arminowi, że pozostało mu tylko 5 lat życia, więc to najwyższy czas, aby wybrać spadkobiercę jego mocy. Towarzysze natychmiastowo wyrazili chęć jej przejęcia, jednak nikt nie spełniał odpowiednich wymagań. Mikasa, z racji swego pochodzenia, mogłaby mieć problem z opanowaniem mocy. Poza tym pani Kiyomi posiadała wobec dziewczyny poważne plany. Inteligencja oraz przywódcze zdolności Kirsteina powinny być wykorzystywane jak najdłużej, zaś Koni oraz Sasha, jak sami stwierdzili z pełną powagą, są na to zwyczajnie zbyt głupi. Eren zdobywa się następnie na szczere i piękne zwierzenie. Jaega pragnie, aby jego przyjaciele cieszyli się długim, spokojnym życiem, bowiem są dla niego zwyczajnie najważniejsi. Scena potwierdza, jak silnymi więzami koleżeństwa są połączeni młodzi zwiadowcy. Emocjonalne wyznanie Erena wyraźnie kłóci się z jego gwałtownym zachowaniem wobec Hanji. Zestawiając obydwa fragmenty, można odnieść wrażenie, jakbyśmy oglądali dwóch zupełnie różnych bohaterów. A propos ewentualnego spadkobiercy mocy pierwotnego. Póki co widzę wyłącznie jedną osobę, która byłaby w stanie udźwignąć takie brzemię. Z wyjawieniem imienia mojego kandydata lub kandydatki wstrzymam się jednak przez jeszcze jakiś czas. Ostatni fragment 10 epizodu podkreśla poniekąd wagę oraz emocjonalność całego odcinka. Armin, Koni, Jean oraz Mikasa próbowali zrozumieć działania Erena i zdecydować o jego przyszłym losie. Koni stwierdził nawet, że warto rozważyć zabicie Jaegera, jeśli wciąż będzie opowiadał się po stronie Zeke'a. Jak można było przypuszczać, wzbudziło to wyraźny sprzeciw Mikasy. Ackerman zapewniła, iż Eren nie chciałby zagrozić przyjaciołom. Mam co do tego pewne wątpliwości, jednak wstrzymam się z wygłaszaniem radykalnych opinii. Kluczową kwestię w zrozumieniu działań Erena stanowi bezsprzecznie jego rozmowa z Zeke'em. To w jej trakcie przyrodni bracia podjęli pewne ustalenia, których następstwa obecnie śledzimy. Wróćmy do rozmowy. Gdy plan Koniego został poddany w wątpliwość, Armin podrzucił kolejne rozwiązanie. Znalezienie zaufanej osoby, która pożre Erena i nie wprowadzi planu w życie. Gdyby takie słowa wypowiedział Levi, nie byłbym zaskoczony. W ustach Harlerta nabierają jednak zupełnie nowego wydźwięku. Odcinek kończy scena z lasu olbrzymich drzew, gdzie koczuje Zeke oraz oddział zwiadowców pod dowództwem Levi'a. Jak znam życie, brodacz bez przerwy snuje plany, mające przybliżyć go do realizacji swoich celów. Levi
pilnuj dziada. Podsumowując, odcinek 10 zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pokazał, iż epizod nie musi być wypełniony akcją, aby imponować. Podobny efekt można wywołać, zestawiając retrospekcję ze zdarzeniami teraźniejszymi, prezentując pamiętne sceny lub podając nowe informacje. Do tej ostatniej kategorii zaliczam wiadomość o ciąży Kristy, przodkach Mikasy lub działaniach Erena, który jednak próbował uniknąć rozlewu krwi. Bałem się, że Jega od początku stawał po stronie Zika, jednak taki obrót spraw trochę mnie uspokoił. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać zatem na rozmowę między Erenem a zwierzęcym. To właśnie ona musiała odmienić światopogląd Jegera. Interesująco zapowiada się również spotkanie między Erenem a Arminem i Mikasą. Czy chłopak zechce otworzyć serce przed swoimi przyjaciółmi, a może z pewnych przyczyn nie może tego uczynić? Na ten fragment czekam również bardzo mocno. Summa summarum, odcinek 10 jest w mojej ocenie epizodem wybitnym. Nie ma wątpliwości, że wciąż oglądamy dzieło naprawdę wielkie. Odcinek 11 poświęci natomiast uwagę Gabi oraz Falco, którym udało się opuścić areszt. Traf chciał, że duet spotkał rodziców Saszy, co jest arcyciekawym zabiegiem fabularnym. W domu Blausów znajduje się chyba również Krista, przynajmniej takie podejrzenia wzbudza we mnie postać siedząca przy stole. Gabi przekona się zapewne, że Erdianie nie są przesyceni złem, zaś pobyt u rodziców człowieka, którego zabiła, może być dla niej przeżyciem wielce wartościowym. Mam nadzieję, iż światopogląd Gabi ulegnie zatem wreszcie wyraźnym zmianom.